Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, przed nami szósty odcinek z Manor Lords, w którym tworzymy średniowieczną wioskę marzeń. Zobaczymy, czy nam się to uda. Słuchajcie, w poprzednim odcinku tutaj ten kościół ulepszałem, ale tak jak teraz patrzę, to raczej to było błędem, bo wpadłem na pomysł i nie wiem, czy to mi się uda w jednym odcinku zrobić. Raczej będzie to ze względu na siłę roboczą zajmowało kilka odcinków, bo tak mi się jeden pomysł nasunął, że ten kościół tutaj by mógł, tu jest taka fajna góreczka, on by mógł tutaj sobie na końcu na góreczce stać i tak można by wtedy dwa rządki tych domów dać, no bo przecież gdzieś te mieszkania są nam potrzebne. Natomiast słuchajcie, generalnie mamy coś niecoś pieniędzy z tak zwanego skarbca. Muszę wybudować chyba, słuchajcie, tą naszą posiadłość, aby... A nie, posiadłość już mamy. Tutaj jest, tylko jest niedopracowana. Okej, bo tutaj jeszcze trzeba... Widzicie, schowała się w drzewach. Posiadłość bierze podatki. To mogłem zrobić oczywiście szybciej. I do czego zmierzam? Będę chciał, słuchajcie, wziąć armię najemników, żeby tych moich ludzi tutaj stąd nie wyciągać i starać się podbić, ja wiem, jakąś tutaj sąsiednią mieścinę. Czekajcie, gdzie by tu można podbić, tak, bo trzeba na mapie zobaczyć. Tutaj jest bogate złoże rudy żelaza, ale to jest duży teren. Ja bym wolał najpierw gdzieś tu blisko. To wiecie co? Chyba bym wcześniej to podbił. Tu jest dzika zwierzyna. Nie, to byśmy podbili, bo tu jest bogate złoże. I to tak akurat obok nas by było. Bo słuchajcie, wpadłem na taki pomysł. Ja nie wiem, czy to będzie działało. To też się przekonamy. Bo tak sobie pomyślałem, że skoro mamy te... Tak się domyślam. Te tutaj, powiedzmy, wszystkie punkty rozwoju i jakieś zarządzenia. To rozumiem, że dla każdego, że tak powiem, miasta, no bo jeżeli byśmy tu podbili i oczywiście zmienimy nazwę, tak, no to rozumiem, że te zarządzenia będą i punkty rozwoju osobne do kolejnego, że tak powiem, miasteczka. A widziałem, jest tutaj taki budynek, moi drodzy, jak gdzieś chyba w logistyce to było, jak stacja karawan. Więc, i nawet jest to napisane... Więc tak sobie pomyślałem, skoro to jest nasza jakby taka główna siedziba, tak to nazwijmy, to niech tutaj ta główna siedziba będzie skupiona na tworzeniu wojska, na produkcji broni. Tutaj ta odkrywka niestety już się skończyła, więc no jedyne co można zrobić, to ją rozebrać. Niech to będzie skupione w większości na produkcji różnego rodzaju sprzętu obronnego i żołnierzy, na takim ogólnym rozwoju, natomiast... Druga mieścina niech będzie na przykład odpowiedzialna w tym momencie za, dajmy na to, nie wiem, jeżeli tu jest bogate złoże dzikiej zwierzyny, to może za jagody i za dziką zwierzynę. Może tym byśmy się zajęli. Zawsze to żelazo oczywiście można zebrać i szybko przetransportować tutaj. No nie jest dużo tego żelaza, ale tutaj nie mamy nic. Natomiast no właśnie, nie wiem, czy chciałbym teraz już zabierać się za, powiedzmy, przemeblowanie tego całego... tutaj naszego bajzlu, miasteczka. Te pola też tak zrobiłem trochę, wiecie co, nie podobają mi się. Wiemy o tym, że do jednej morgi najlepiej jest robić te pola, natomiast ja bym chciał to sobie jakoś tak fajnie zrobić. Szczególnie, że tu mamy ruiny młyna, które możemy, jak widzicie, odbudować, więc ten młyn mógłby być tu blisko i generalnie rozgryzając, można powiedzieć, algorytmy gry, czekajcie, tu może jedną rodzinę damy mniej, niech oni tam coś niecoś pobudują. Rozgryzając, słuchajcie, algorytmy gry, odkryłem pewną taką ciekawostkę i myślę, że te wszystkie ciekawostki gdzieś tam złożę w całość i nagram w osobnym odcinku. Natomiast odkryłem też taką ciekawostkę, moi drodzy, że fajnie, żeby było więcej tych, powiedzmy, spichlerzy czy składów, które najlepiej oczywiście ulepszać do dużych i tam wciskać jak najwięcej ludzi się da. Ponieważ ci ludzie będą stali na straganach, wiadomo, dzięki temu możemy awansować nasz któryś dom. A wiadomo, że awansowanie domu no, wpływa na to, że ci ludzie płacą podatki. Druga sprawa no, jest taka, że szybciej te towary są dostarczane. Także będziemy do tego dążyli, tylko jak widzicie, no, siły przerobowej nie mamy tutaj zbyt dużej. Nie mamy też zbyt wiele opału, no, w sumie jedzenia też nie, więc... Budową posiadłości w ogóle nie będę się zajmował w najbliższych dwóch odcinkach. Można ją bardzo fajnie zbudować, ale ona bardzo, bardzo dużo, słuchajcie, kłód drewna. Skąd ja mam tyle desek?
Wow, 700 desek. Skąd ja to tyle wziąłem? To może tartak warto wyłączyć. W ogóle gdzie my mamy tartak? Wiecie co? Ja się tu teraz już troszkę gubię, bo chcę właśnie robić przemeblowanie. Tutaj chyba był tartak, a nie ma nikogo w tartaku. Tutaj jest chata leśnika i sadzą drzewa. No dobrze, niech sadzą, chociaż... No właśnie, oni tu nie powinni sadzić drzew już. Bo ja bym chciał tutaj właśnie drugą taką, że tak powiem, linię... linię z domami zrobić. I wtedy ta karczma mogłaby być gdzieś tutaj na środku... czy tam, gdzie kościół, kościół by można przesunąć na górkę, ale wiadomo, no nie chcemy kościoła burzyć, bo nam spadnie, słuchajcie, procent zadowolenia, także tutaj musimy to wszystko mocno pilnować i to mi się właśnie podoba bardzo, że moi drodzy, że tutaj na przykład mamy pola, które musimy pilnować, patrzeć czy jest wzrost i zaganiać tych ludzi do pracy. Można, zauważyłem też, słuchajcie, jak sobie weźmiemy zaawansowany priorytet mucenia zboża, no jeśli mamy go mało, wiadomo, lepiej na duży ustawić, ale zobaczcie, możemy sobie też dane gospodarstwo jakiś wyznaczyć teren, gdzie ma ono pracować, więc ja bym tu był wtedy za tym, żeby więcej tych gospodarstw nabudować. No, coś mi się tu znowu powiesiło, nie chcę. Dobra, już. Czasami są niestety jakieś niedoskonałości, ale nie narzekam, bo gra jest, słuchajcie, w wczesnym dostępie, więc... nie narzekamy. Więc ja myślę, że ten młyn wtedy to wszystko poprzenosić. No muszę to mocno przemyśleć i tu będzie przebudowa, która będzie, myślę, kilka odcinków ogólnie trwała, ponieważ, moi drodzy, no mamy tutaj dużo też drzewek do powycinania, wiadomo. Także nie jest to wszystko tak hop-siup. Tutaj jest chyba jakaś jeszcze chata drwala. Jak widzicie, wszędzie mam ludzi na maksa, więc jeśli można by to nazwać jakimś problemem w tej chwili, takim, chociaż ja jestem człowiekiem, który nie widzi problemów, raczej szuka rozwiązań, natomiast jeśli można by powiedzieć o jakimkolwiek problemie na ten moment, to brak siły roboczej. Tak mi się wydaje, no zima nam znowu się zbliża. Brak siły roboczej na ten moment. No mówię, myślę, że chyba dziś odpuszczę, zobaczymy, dziś odpuszczę przemeblowanie, bo tu mam dużo, dużo pomysłów. To by oczywiście sobie szło do końca, jeszcze jak będzie urządzone, tego nie wiem. Na pewno chciałbym w jednym z odcinków, słuchajcie, te pola przebudować. Ja to tak zrobiłem, powiem wam szczerze, na szybko, w nieprzemyślany sposób, a chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, tego, no ziarna mamy nawet sporo, nie wiem, czy młyn może warto włączyć, a pracuje sobie młyn, no i super. Zobaczmy, co my tu mamy. No nie mamy niestety nic związanego z bronią, no nie mamy, widzę, piwa, ale mamy trochę jęczmienia, więc gdzie my tu mamy słodownię? A, widzicie, do słodowni trzeba ludka przydzielić. No i tych ludzi, jak widzicie, nam się cały czas liczba kurczy. No ja też staram się, słuchajcie, dość mocno tutaj zarządzać tymi ludźmi i to jest dosyć fajne, bo widziałem, że wiele osób ma z tym problem, a to nie jest wbrew pozorom takie trudne. Słuchajcie, no jeśli mamy żniwa, że oni mają zbierać zboże, to wszystkich, jakich się da, daje do akcji żniwa. Później, kiedy oni już to zbiorą, zostawiam tu jedną rodzinę, żeby muciła zboże, jeśli ono jest. Jeśli jest pusto, to już olewam. Tutaj będzie trzeba też te kamienie zebrać, ale jest strasznie ich dużo. A z innych na przykład wywalam, także zobaczcie, no chata drwali, to nie ta leśnika, przepraszam was, moi drodzy. Przecież oni nie muszą non-stop tych drzew sadzić, nie? Mogą sadzić w danym momencie, chociaż chatę leśnika, powiem wam szczerze, bym wyłączył, bo ja chcę właśnie się tutaj rozbudować i niekoniecznie sadzenie drzew tutaj będzie dobrym pomysłem. Co do chaty drwali, jeśli oni już mi tutaj... Widzicie, wszędzie ludzi brakuje. A, i zobaczcie, mamy też poprzypisywane wszędzie zwierzęta gospodarcze, nie? Tak samo je poprzypisywałem, chyba poprzypisywałem, sprawdźmy. Tak, jest. Więc staram się jak najwięcej się da budować tych naszych... A tu też jeszcze jeden tartak jest? Serio? Tych małych stajni staram się dużo budować i w tych stajniach, żeby ludzie, ludzi tam nie przydzielam, ale do stajni staram się... O, tutaj już mamy bałę. Ta dymarka chyba nie będzie nam teraz potrzebna, ale zostawmy, bo może później się przydać. Zobaczcie, jeżeli no nie mamy piwa, no to de facto w karczmie nam człowiek jest niepotrzebny. To już w ogóle można chyba zburzyć te dziwne moje wygibasy. Oj, będzie tutaj przeróbki, ale słuchajcie, zajmijmy się dzisiaj...
Niech to sobie tam będzie, zobaczmy. Mamy, słuchajcie, 1000 w skarbcu kasy. Tutaj te nasze armie... A może zróbmy taki manewr. Ja jestem ciekaw, co się stanie, bo może to się zresetuje jakoś fajnie. Zaraz się przekonamy. No coś tam. Jak nie ma broni, to kurczę, nic nie zrobisz. Także jeżeli się da, będę starał się, słuchajcie, brać tych najemników. Zobaczcie. Za 45 miesięcznie ze skarbca to jeszcze nas stać. My tutaj tylko nie jest tu chyba napisane, ilu dostajemy tych najemników, więc trzeba zaryzykować. No i tych za 15 miejscowe zbiry niech będą. I to wszystkich zwerbowałem. Miejscowe zbiry, czyli za zwerbowałem tych, z którymi walczę. I gdzie oni zawsze się pokazują na obrzeżach mapy? Tam w sumie było napisane, mogłem też czytać. No tutaj się, kurde, pokazali. 36 i 36. Wiecie co? Możemy się wziąć za ten tutaj obok nas teren. To niech oni od razu tu przyjdą. Tylko gdzie to miało być? Czekajcie, bo ja teraz się pogubiłem, bo to tak powinniśmy patrzeć. Ja tu chciałem obok. Bo tu jest bogata zwierzyna, czyli oni muszą tu przyjść. Niech sobie spokojnie idą, później zrobimy atak. A mamy punkty wpływu? Mamy punkty wpływu, więc generalnie nie pozostaje nic innego jak spróbować zrobić atak. No zobaczymy, wzięliśmy najemników, nie wiem czy to się opłaci, czy to się nie opłaci, to się okaże. Natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o te, że tak powiem, manipulowanie tymi tutaj naszymi różnymi rzeczami, to jest bardzo fajna według mnie opcja, można naprawdę fajnie sobie przenosić ludzi. Tylko jak widzicie, właśnie będzie trzeba gdzieś ludzi przenieść, bo... Tak się zastanawiam, słuchajcie, który fragment by tu trzeba zrąbać, bo pola pójdą na nowo do roboty będą. Tu by trzeba zrąbać trochę. Kurczę, ale tu jest przecież chata. Nie, to jest stajnia. Dobra, jednego trzeba niestety dodać. No jest to, moi drodzy, wymagające, żeby pilnować. Z tym jedzeniem jest co się napocić i tak samo, słuchajcie, z tym opałem. Tutaj też niepotrzebnie te stajnie wybudowałem, chyba je mówię, tu będzie dużo do przenoszenia, ale wiadomo, że takich rzeczy, słuchajcie, nie zrobimy na raz. O, tutaj też mamy chatę drwala, tylko mi się ona często myli, słuchajcie, bo to podobnie się nazywa, musimy się jakby zwracać uwagę, nie, że, bo mamy tych do drwali budynków tak naprawdę 4, zobaczcie. Jest sobie oczywiście obóz drwali, gdzie robią, no drewno ogólnie nam daje, tak? To jest drewno opałowe, chata drwala, ale no tartak to jest oczywiste, że deski, natomiast chodzi o chatę leśnika. I mi się często, bo to tak dosyć podobnie wygląda i się nazywa, a chata leśnika sadzi drzewa, więc tutaj też trzeba na to troszkę uwagi zwrócić. Widzicie, jest czasem co się nagimnastykować. O, sód nam produkują, czyli powinno być już piwo, ale piwa jeszcze nie mamy. Tutaj któreś, tutaj browary powinny pić, gdzieś były browary, nie wiem, czy tutaj był browar. Czekajcie, jak my z kasą stoimy? Aha, bo to nie jest drugiego poziomu. No, trzeba jak najszybciej, słuchajcie, wylewelować na drugi poziom każdy dom. Oj, tutaj zbierają, to właśnie coś, pogoda nie bardzo, już jest wrzesień. A ja staram się też nie przyspieszać za bardzo tempa gry. Znaczy przyspieszam, jak mam nad tym kontrolę, nie? Chociaż zauważyłem, że i też wiele opinii jest takich, że to przyspieszenie razy 4 ma sens, ale razy 12 to już gra potrafi się wyhaczyć w niezły sposób. Także i zobaczcie, przez to, że mamy tutaj te woły, to one nam też przyspieszają żniwa. Tylko tak jak mówię, no nie sugerujcie się tymi polami, bo to nie wygląda. Będę oczywiście starał się zrobić jakieś fajne kształty i jakoś logistycznie co jakiś kawałek, jakąś drogę, żeby to tak szybko w miarę działało do transportu. Natomiast na ten moment jeszcze nie mam pomysłu, jak te gospodarstwa zrobić, ale powiem wam tak, chciałbym zrobić taką technikę, którą chyba nawet stosowałem w farmingu. Mówimy oczywiście o farming symulatorze. Jeśli chodzi o rolnictwo, to chciałbym zrobić, oczywiście jeżeli pole na to pozwala, bo tutaj ta fajna rzecz jest płodozmian i to
Jest fajne, natomiast ja wolę to robić ręcznie, powiem wam szczerze, bo to się te procenty się niestety zmieniają. Tutaj gra się potrafi wyhaczać, szczególnie, że zwróciłem uwagę, bo tak jak mówię, robiłem testy. Przez to też no niestety straciliśmy wtedy save'a. Musiałem zaczynać od nowa dla was, ale potrafi gra się wyhaczyć i to i tak nie zapisuje. Jeżeli macie 20 pól i na każdym ustawiacie płodozmian, to w momencie, kiedy tutaj gdzieś się zbliżacie, zaczyna wam strasznie ta gra no się haczyć. Ja w pewnych momentach już się zastanawiałem, czy mnie nie wysypie w ogóle z gry. Także no nie, no nie, tutaj trzeba uważać. No tu bym musiał w ogóle wszystkich ludzi teraz na pola skierować, żeby mi pozbierali. Gospodarstwo tu też jest jakieś. Ja bez sensu te gospodarstwa, słuchajcie, trochę pobudowałem. Znaczy one jeść nie wołają, jak są puste, nie? Natomiast troszeczkę muszę to lepiej zaplanować, przemyśleć, jeśli chodzi o tą część. No ale wiadomo, że trochę drewna trzeba wyrąbać, żebyśmy mogli to zrobić. No i wiadomo, że mapa będzie dla nas wskaźnikiem, gdzie są jakie stopnie żyzności gleby. Zobaczmy, gdzie my tu mamy ludzi. Tam do ataku się przygotowujemy, żeby podbić. I myślę, że w następnym odcinku będziemy właśnie już się brali za nową osadę. No mam taki pomysł właśnie. I zobaczymy, moi drodzy, jak to zatrybi. Czy to będzie działało, tak jakbym sobie tego życzył, żeby dana osada zajmowała się danym kierunkiem. I teraz, jeśli będziemy mieli bogate złoże, bo tam gdzieś widziałem w tym rozwoju, tylko nie wiem, gdzie to było, tutaj chyba. Górnictwo głębinowe, to znaczy mam na myśli to, moi drodzy, że jeśli będzie złoże bogate, mówimy bardziej, ja tutaj mam bardziej na myśli rudę żelaza, bo akurat to nie jest górnictwo, jeśli chodzi o kamień. Znaczy jest w dziale górnictwo, ale to nie jest odkrywka, o to mi chodzi. Natomiast, moi drodzy, warsztat kacki, gdzieś trzeba ludzi skądś wziąć. Dlatego tak skaczę, słuchajcie, patrzę, skąd tu ludzi ubrać. No dobra, trochę kłód drewna mamy, może na chwilę weźmiemy. Ludzie są pilnie potrzebni. Gdzieś mi się ukryli, może w chacie zbieracza? A też bym nie chciał. Ja powiem wam szczerze, że jak widzę, moi drodzy, pewnie w kopalni się... Nie? To już nie? Ciekawe. Jak widzę, że ktoś ma stragan, to staram się tego ktosia, słuchajcie, staram się nie brać, nie wywalać, nie? Bo to potem bałagan robi. No młyn chodzi, no ale mąkę potrzebujemy. Pytanie, ile my tej mąki mamy? Mało mamy mąki, więc na razie młyn musi chodzić. Widzicie, tak jak jest ten duży skład, no mógłbym jedynie z tej chaty drwala, ale idzie zima, więc w żaden sposób, słuchajcie, nie chciałbym, a nawet do chaty drwala, tak po prawdzie, to trzeba by kogoś dodać, bo zobaczcie, że nam się pali na czerwono i może być problem, zaraz nam ludzie z zimna zamarzną. Natomiast mówię, jestem ciekaw tego planu, żeby to była taka nasza główna wioska, która będzie szkoliła wojska i wszystko, co gdzieś wyprodukujemy w innych wioskach, o, tu jest chata drwala, to będziemy wysyłali tutaj. I tutaj ewentualnie byśmy zbierali armię i nie wiem, czy tak się da, że naszą armię zbierzemy tutaj i przeniesiemy ją tutaj, jakby trzeba walczyć, nie? Bronić tego terenu, który podbijemy. Zobaczymy. No będę eksperymentował. Jestem tego ciekaw. Tutaj jest obóz myśliwych. No wiecie co? No 6 zwierzyny, więc myślę, że nie polują. Jednego można myśliwego chwilowo wziąć. Ze spichlerza bym nie chciał. Nie ulepszam go, bo nie wiemy jeszcze, jak tutaj no słodownia musi być, bo nie ma piwka. No, są 3 piwka. To można karczmę odpalić. Widzicie, takie skakanie, nie? Przerzucanie ludzi. Ale powiem szczerze, że podoba mi się to, moi drodzy. Podoba mi się to. I teraz tak, te wszystkie budynki, które tutaj mamy, dlatego ja tego nie ruszam. To tak byle jak na razie zostawiłem. Te wszystkie budynki tak naprawdę będą do przeniesienia. Tu będę chciał postawić domy w takim rzędzie, żeby tutaj no przy rynku jednak były tylko i wyłącznie domy i potem alternatywnie myślę, że drugi rządek jakoś się zrobi tutaj i to jakoś tak fajnie będzie może połączone, że tam będzie karczma, a kościół byśmy, słuchajcie, no gdzieś na tej górce wstawili na końcu, tylko no właśnie tutaj też ta chata drwali musiałaby drewno wyrąbać, a tym jest troszeczkę też problem, bo nie ma ludzi do roboty. Nie ma komu robić. Na razie może wiecie co, tutaj tak byle jak pociągniemy drogę tymczasowo. Dobrze, że te drogi nie są płatne, także
Dzisiejszy, jak widzicie, odcinek taki bardziej związany z planowaniem. I powiem wam tak, mam nadzieję, że uda mi się ochronić to drzewo, bo nie wiem, jakoś tak zależy, co tu będzie domyślnie. Tu pewnie będą jakieś stragany stały. Pewnie tak. Jeżeli to tak bym zrobił według tego schematu, co myślę, to drzewo mogłoby fajnie wyglądać. Nie chcę też tak golić tych drzew do zera, aczkolwiek jest plusem na pewno to, że można dosadzać drzewa. Chociaż już takiego ładnego pewnie nie posadzimy. Także bym chciał to drzewo jakoś zostawić. No dobra, moi drodzy, nie mamy tutaj ludzi za dużo, jak widzicie. Także będziemy zaczynali z nową wioską, w której też będę starał się dążyć do tego. A czekajcie, czy tutaj można coś przyspieszyć, bo bym chciał jak najwięcej mieć. Mamy 24 pszenicy. No ten len nam się też przyda do tkanin, ale oczywiście na razie nie mamy tego budynku. Także jak widzicie, no dużo, dużo budynków będziemy musieli. Jak tam ci nasi najemnicy? Nie wiem, czy to jest sens. No tutaj przyszły obozy, te rozbójnicy przyszły, miejscowe zbiry już są na miejscu, jest ich 18 tylko. A tamci idą i dojść nie mogą. Skąd oni idą, moi drodzy? Gdzieś tutaj pewnie. O, jeszcze kawał drogi mają. Dobra, to możemy na chwileczkę trochę czas przyspieszyć. Czyli planów, jak widzicie, jest sporo. I teraz tak, moi drodzy, no na pewno tutaj, gdzie są te jagody, no to tę część będę starał się możliwie zostawić i nie wygalać. Tutaj bym mógł dać na tym całym takim placyku różne pola i tak bym zrobił. To ewentualnie tu się by może trochę wygoliło tego drewna. I nie wiem, do którego momentu, może tak do połowy byśmy te drzewo tu wygolili. Bo oczywiście będziemy dosadzać, to jest inna sprawa, ale ja mówię pod kątem jakiejś przeróbki. I też nie do końca, słuchajcie, jestem przekonany, czy te pola o jeden rządek nie przesunąć w dół. W sensie, bo tu mamy domy, tam mamy domy i też nie jestem przekonany, czy tu jakiś rządek domów albo jakichś takich budynków, które by się przydały. Widzicie, jest dość dużo tutaj rozkminy i to nie jest takie wszystko hop-siup. Tutaj byśmy musieli też coś do handlowania wybudować, tą faktorię, bo moglibyśmy na przykład buty sprzedawać w zamian za... No właśnie, nie mamy tego żelaza, kurczę. A żelazo by się nam, słuchajcie, albo deski byśmy mogli. Ja jestem ciekaw, skąd mi się tyle desek wzięło. Natomiast wiecie co? Tutaj jest problem, że mieczy na przykład nie mają. Tak jak łuki jeszcze są, tak na przykład włócznie, bo brakuje żelaza. Ale nie wiem, czy to jest sens brać się za handel, bo jeśli byśmy podbili ten teren, to wszystko żelazo, no nie jest go dużo, ale nie chodzi mi tu o żelazo, a bardziej o tą dziką zwierzynę i ogólnie. No to moglibyśmy to wszystko przeznaczyć tutaj. Czekajcie, ile oni mają? 73% skuteczności. No to będą musieli odpocząć, zanim pojedynek ogłosimy. Fakt jest taki, co zauważyłem, że jeżeli macie pusty teren i chcecie go podbić, to was to kosztuje 1000 wpływów, a jeśli no już jest zajęty, to niestety 2000 wpływów. A my zobaczmy, moi drodzy, okej. No dziesięcina nie stać nas, kurczę, na tą dziesięcinę. Jedzenia za dużo nie ma, zobaczcie, no tutaj tak jest 5 miesięcy. Natomiast oczywiście, że tutaj możemy sobie to, słuchajcie, wszystko, zobaczcie, wyprojektować fajnie. Natomiast no to też kosztuje, nie? 70 kut drewna, także będę musiał 10 razy się zastanowić, zanim to jakoś sobie zaplanuję. I może słuchajcie, tą posiadłość tu gdzieś na końcu ona by się zaczynała i kończyła tak jakoś na tej górce, żeby wiadomo, te wieże z górki mogły strzelać, bo one też podobno strzelają. Nie wiem, nie widziałem, dlatego mówię podobno. Ale jak widzicie, nadrabiamy tutaj strasznie braki opału i to jest jedyna rzecz, która troszeczkę mnie teraz, można powiedzieć, martwi. Ja nie wiem, jak na tych polach. No len na razie średnio mi się przyda, jak jeszcze nie mamy tego, chyba to był za warsztat tkacki. Warsztat tkacki. Fakt faktem, że słuchajcie, musiałbym się brać powoli za przebudowę, żeby tu już chociaż domy jakieś budować. No wiadomo, żeby mi się kolejni mieszkańcy wprowadzali, bo to teraz jest takie błędne koło. Tylko wiecie, no troszkę się boję przenosić kościół, bo to chyba zrobimy to, wiecie co, metodą, ja wam powiem, moi drodzy, zrobimy to taką metodą, że
będziemy mieli wolnych ludzi, to zaczniemy budować nowy kościół, przymierzymy się, jak to tutaj na tej górce zrobić. Zaczniemy budować nowy kościół, kiedy już go ulepszymy do stanu takiego kamiennego, to wtedy tego zburzymy, bo przenosić kościoła z tego, co widzę, nie można, można go tylko rozebrać. No dobra, moi drodzy, no ryzyk fizyk, no pewnie ciężka będzie to walka do podbicia. Ja bym myślę, że jakąś jedną jednostkę naszej armii musiałbym mimo wszystko zebrać, bo wydaje mi się, słuchajcie, że nie damy rady bez z samymi najemnikami. Jest ich strasznie mało, więc no niestety, chciałbym dążyć do tego, żeby brać najemników, a żeby naszych ludzi tutaj powiedzmy od... No nie odwodzić od pracy, tak? Nie odwodzić od jakiegoś działania, no ale nie wiem. Nie wiem, czy to może wypalić, czy to nie wypali. Tu nie mam zielonego pojęcia, ale w każdym razie zobaczymy. Moi drodzy, co to tutaj może być? No myślę, że musimy dać radę, no nie mamy wyjścia. Trzeba dać radę, trzeba ich tutaj przenieść, bo tu mi bardzo, bardzo zależy, żeby trochę tego żelaza wydobyć, żeby móc broń produkować. No i właśnie te bogate złoża, jeśli chodzi o dziką zwierzynę, czyli wtedy tutaj by pracowali nam na jedzenie, powiedzmy oni, i to jedzenie by nam przesyłali tutaj, a tutaj byśmy się skupiali, nie wiem, ewentualnie z jedzenia tylko na polach. No jeśli miałbym podjąć taką decyzję, że nie wiem, ciekawe co by się stało z tym złożem, jakbyśmy wycięli las, pewnie by zniknęło, a tego byśmy nie chcieli, ale no tak zasadniczo to jeszcze tak daleko w przyszłość nie chcę, słuchajcie, wybiegać, powiem wam szczerze. Tu może zmieńmy na chwilę tą katedrwala, chociaż teraz to tam nic nie zmienia tak naprawdę, ale może dajmy większy zasięg troszkę, tak, chociaż minimalnie większy zasięg. No dajmy tutaj, słuchajcie, też musimy dać radę, bo nie wiadomo ile ten przeciwnik będzie miał armii, potem będziemy sobie żałowali. O, tutaj już nam ładnie wycinają, więc może tak troszkę przesuńmy. Może tak przesuniemy, dobrze. Tutaj zaawansowane, styk. Może też troszkę dodajmy. No i zobaczymy, co to się będzie działo. Także próbujemy podbić ten teren, jak coś będziemy go w następnym odcinku już tutaj jakoś od nowa zaczynali urządzać. Ale pytanie, czy nas stać? Aha, stać nas, bo to ze skarbca się płaci. Dobrze, to słuchajcie, to tych damy tu. Nie wiem, gdzie ta bitwa się będzie odbywała, ale niech oni odpoczną. Więc tak, ci są skuteczność 113, 114. Już wam mówię, dlaczego taką taktykę sobie obrałem. Tutaj odpowiedź jest, moi drodzy, bardzo, bardzo prosta. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, tego nie wiem, ale tak intuicyjnie, bo zauważyłem, że oni jak idą, zobaczcie, skuteczność 54, że oni się męczą. Więc zobaczcie, wolę zgromadzić te wojsko na tym terenie, niech oni chwilę postoją. Tu można już im zrobić stać. Tak? Oni będą stali, więc, bo tutaj jest, zobaczcie, 41, 39... 69 i rozumiem, że jak będą stali, zobaczcie, widzicie, ta skuteczność im już rośnie. Tak? Znaczy tutaj jednym zmalała trochę, ale tak generalnie tutaj widzę, że im rośnie. Tu już mają 100%. Widzicie, że żółci się zrobili. Także jak oni będą sobie teraz stali, wyregenerują się, będą w pełni sprawni do walki i w tym czasie ogłosimy wojnę z tamtym gościem, który będzie szedł i my będziemy na nich czekali, czyli ci nasi, nasi żołnierze będą sprawni i skuteczność będą mieli na 100%, a konkurencja będzie miała skuteczność na mniej procent. Dobra, tych może też tutaj do naszych trzeba dać. Pierwszy raz rozbójników w ogóle, słuchajcie, do akcji dałem. I będziemy mogli to sobie jakoś, słuchajcie, rozplanować. Wydaje mi się dobrym pomysłem. Ale musimy poczekać, aż ta milicja z włóczniami będzie miała 100%. Zobaczymy, czy trochę czas przyspieszymy. Chciałbym, żeby oni tu wszyscy mieli skuteczności, słuchajcie, 100%. A mają
jeszcze za mało. Także jak widzicie, sobie poczekamy. Poczekamy sobie jeszcze chwilę. Widzicie, jak rośnie? A my oczywiście nasi, to niech oni sobie jeszcze chwilę się regenerują, wiadomo. Wszyscy muszą być na zielono. To jest moja taka taktyka. Czy ona jest dobra? Nie wiem. Ja wam mówiłem w tej odcinku, gdzie z tej pierwszej bitwy się szykowaliśmy. Nie jestem, moi drodzy, jakimś taktykiem, jeśli chodzi o bitwy. Raczej jestem generalnie pacyfistą, co oznacza, że no jestem dobry w rozwijaniu miasta, tak? W planowaniu tego wszystkiego, w zarządzaniu, a jeśli chodzi o jakieś bitwy, walki, no nie jestem jakimś tutaj specem od tego. Tak więc, no wiecie jak jest. Uczę się też wszystkiego. Dobra, no powiedzmy, że tutaj oni coś działają, może tutaj do gospodarstwa z jedną rodzinę damy. I zobaczmy, jak my stoimy z mąką, bo tutaj kwestia... O, piwa mamy dopiero 5, mąki mamy 16, czyli tak za dużo to nie ma niestety. A oni tutaj też mucą? Tutaj nic nie pomucili na razie. Nic na razie nie pomucili. A jak z młynem działa? No dwie mąki mamy. Dwie mąki. Kurczę, do spichlerza by trzeba jakąś rodzinę, powiem wam szczerze. Dodać, to by szybciej nam to szło. Nie powiększam go, bo będę go też przenosił. Tu raczej będą domy ostatecznie. Tak mi się wydaje, że to tutaj będą sobie domy. To zupełnie inaczej to zrobimy. Także jakby połowa tych rzeczy teraz z perspektywy czasu patrzę, jak pobudowałem, no to dobra połowa rzeczy będzie do przeniesienia. Te pola też się zastanowię, czy... Chociaż może będą, może nie, no naprawdę. Nie wiemy, jak to będzie. Na pewno będzie kościół przeniesiony, będzie przeniesiony na górkę, tego jestem pewien. To jest jedna rzecz, której jestem pewien. A resztę to się tak naprawdę zobaczy. Tutaj te wszystkie budynki będą poprzenoszone. Tutaj bym chciał takie dwa rzędy domów. Dobra, jak tam nasi, słuchajcie, gagatki? Co my tu mamy? 113%. No już więcej chyba nie będzie. Ci mają jeszcze 72%, więc trzeba im... Tylko pytanie, z której strony wróg nadejdzie, ale to może wiecie co, już będziemy się domyślali. Nie wiem, zakładam, że wróg przychodzi zza mapy, czyli że nie wiem, stamtąd gdzieś przyjdzie. Gorzej jak... Ale to będziemy widzieć skąd idzie, bo ja nie chcę ich, słuchajcie, 1000 razy... A, bo oni mieli biegni, to zróbmy zrównoważona. Ale tak czy siak, już chciałbym ich sobie tutaj jakoś rozstawić. Wedle, że tak powiem, gatunków. Dużo mamy łuczników, tak szczerze mówiąc. To teraz siekierkowicze tutaj. Za dużo ich nie mamy, słuchajcie, my dużo dosyć mamy, niestety widzę łuczników, kurczę. O, ci jak się tu rozstawiają dziwnie. Dobra, no. Ja już ich chciałem, słuchajcie, rozstawić, żeby oni nam... A, bo tu wszędzie jest biegni. Nie, żadne biegni. Żadne biegni. Bo się za szybko mi później męczą, słuchajcie. Dobra. No i co my tu mamy? 114%, 115%, 119%, no 103%. Nadal łucznicy mają mało, także łuczników będzie trzeba, słuchajcie, jeszcze... Dobra, to wiecie co? Nie wiem, na razie nie wiemy, z której strony przyjdzie wróg. Ale tak po prostu plus minus możemy się jakoś rozstawić tutaj. Ci może troszkę bliżej niech będą, bo tu nie ma drzew na ich widoku. A ci faktycznie niech troszkę tak stoją z łukęsa tak zwanego, czyli tych rozbójników damy tutaj. A zobaczymy, słuchajcie, co się stanie, jak rozbójników tak rozproszymy. Dobra. Jako taka taktyka jest, powinniśmy dać radę. 70% to dla mnie nadal za mało. Także musimy troszeczkę poczekać, aż będzie. Wszędzie musi być 100%. Taka jest moja teoria. I sam sobie to wymyśliłem. Nie wiem, czy to tak się robi, czy się nie robi. Po prostu tak intuicja mnie, słuchajcie, prowadzi. Jak widzicie, tutaj nam się rodziny średnio wprowadzają. Mamy dość małe zadowolenie, ale z tym zadowoleniem też, słuchajcie, jest tak. Ono nam, wiecie, kiedy wzrośnie? Ono nam za chwilę wzrośnie. Kiedy wybudujemy domy i do tych parcel
pierwszego poziomu wprowadzą nam się ludzie i nie będziemy tych parcel ulepszali. To wtedy oni mają mniejsze wymagania, więc będzie wyższy procent zadowolenia, a co oznacza powyżej 70%, więcej ludzi się wprowadza. Także musiałbym gdzieś, słuchajcie, trochę domów postawić i myślę sobie, czy to tutaj jakichś takich małych działeczek, bo tam bym chciał owce dać dalej. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, czy nadchodzi zima. Słyszę wichurę, to dobra, wiecie co, myślę, że sobie tutaj faktycznie parę takich, będą takie mniejsze, nie muszą być wszystkie takie wielkie. O, za mało zasobów, 5 tylko mamy, łololo. No to sobie pobudował chłop. Nie muszą być takie wielkie. Kurczę, żeby trochę więcej tego drewna było. No już więcej nie będzie, bo nie rąbią. I to jest, widzicie, dylemat. Ale chociaż jesteśmy z opałem. Dobra, no nie będziemy tutaj analizowali, bo jedno co musimy zanalizować to mąka, której mamy nadal za mało. Nadal, słuchajcie, mamy mało mąki, ale chleba mamy dużo, więc nie wiem, czy tą mąkę tak musimy... Wiecie co, może chwilę przerwy w tej mące zrobimy. Skoro mamy i tak dużo chleba, to przeniesiemy po prostu gagatka tutaj do chaty drwala, obozu drwali. Tylko żeby mieć pewność, zróbmy sobie, gdzie on by miał tutaj wycinać. Załóżmy, że tu. Albo dobra, tam z górki niech wycina. Bo tu będziemy domy budowali, więc już dlatego nie sadzimy. Dobra, słuchajcie, robimy akcję, widzowie. Moi drodzy, kochani, robimy akcję. Wszyscy mają powyżej 100% skuteczności i o to mi chodziło. Nie wiem, czy nie powinienem przed tym zrobić save'a. Wydaje mi się, moi drodzy, że tak. Wydaje mi się zdecydowanie, że tak. Mam nadzieję, że znowu save'a nie popsuję. Okej. No to co, moi drodzy? Które to było? Tutaj, gdzie stoimy na tym terenie. Już za późno poszło. Czyli teraz wiem, o co chodzi z tym zajmowanie. Jak ktoś kliknie, czy tam przeciwnik mój na przykład kliknie, że zajmowanie i ja nie zgłaszam sprzeciwu, to wtedy on to zajmuje. A jeśli mi się pokazywało zajmowanie, no to... A, tutaj będzie. No dobrze, dobrze. Dobrze. O, to idą. O kurde, ile ich tu idzie, widzowie. Niedobrze. Musimy się szybko rozstawić. To chyba przegramy. No trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Życie. Raczej to na pewno przegramy, moi drodzy. Cholera. Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy. To nie ma szans, żeby to wygrać, słuchajcie. Nie ma najmniejszych szans na wygraną tutaj. Za dużo ich idzie, wiecie? Zobaczcie, ile ich tu idzie. 36... O kurde, 4 brygady po 36 i 18, a nas tu jest... No, chociaż może będą bardziej zmęczeni, nie? Jest szansa, że jak oni idą... 69%, 90%, no to tak raczej marne szanse, słuchajcie, mamy, moi drodzy, na wygraną. Tak wam powiem. Wiecie co, tą brygadę z łucznikami, tamci mają być, żeby uwagę odwrócić, a tych wstawimy faktycznie tu. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, słuchajcie. Co z tego wyjdzie, moi drodzy, i tych... Możemy bardziej tu, ale wiadomo, nie za blisko drzewa. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż tych tarczowych mi brakuje. Zauważyłem, że ci tarczowi są bardzo skuteczni. No dobra, i teraz słuchajcie, moi łucznicy muszą być swobodny ostrzał. Dopuść, okej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie i oczywiście też natarcie. No zobaczymy, moi drodzy, co nam z tego wyjdzie. Tam widzę, że ktoś się zakrada, więc ja nie wiem też do końca, czy ci łucznicy nie powinni minimalnie jednak się cofnąć, żeby nie dostali batów.
No słuchajcie, mamy po 117% skuteczności. Ci tutaj mają 68, czyli tak naprawdę mamy dwa razy większą skuteczność, a oni jeszcze są w ruchu. Nie wiem. Serio, moi drodzy, nie wiem. Czy dobrze, czy niedobrze mówię, jeśli chodzi o takie sytuacje bitewne, to zdecydowanie to nie są moje klimaty. To tych zdecydowanie trzeba będzie puścić na tych, na tych, a tych jakoś na tych, jak wyjdą z lasu. Którzy pierwsi wyjdą? W zasadzie to takie jest wyrównane wszystko. Najwięcej ich idzie jednak przez las, Holender. Oni wiedzą, co robią. Wiedzą, co robią. Czy już? Można atakować? Przypuszczam, że chyba jeszcze za blisko. Ci już strzelają. Dobra, ci już strzelają. A ci czemu nie strzelają, to nie wiem. A ci by też mogli strzelać już. Tam nie próbują od boku zajść, co widzę oczywiście. Marne szanse, za dużo mamy, słuchajcie, łuczników. Za dużo łuczników mamy, na razie nic nie robimy. Tych moich 7 tu w życiu nie da rady, no ale będzie trzeba. Będzie trzeba ich napuścić na nich. I niestety mamy, słuchajcie, jeszcze w lesie łuczników. Co też nie jest dobrym pomysłem. To nie ma idealnego rozwiązania, słuchajcie. Jakby tak patrzeć, to nie ma idealnego rozwiązania, moi drodzy. Nie ma idealnego rozwiązania, słuchajcie. Chciałem, żeby oni na nich strzelali, albo żeby strzelali na tych w lesie. Tylko ci żółci mi chyba załatwili moich właśnie, kurczę. Tych moich, nie, ci moi? Nie, jeszcze są moi, ale... Czekajcie, bo teraz się już pogubiłem. Chyba mnie tu poznali. Nie, no oczywiście, że mnie pozałatwiali. Spieprzaj mi z wiadomością, dziadu. Czekajcie, dali radę moi. To teraz niech moi atakują na tych, co tutaj są. Bo to są łucznicy. Co, wygraliśmy? Nie wierzę. Ja w to, widzowie, nie wierzę, że wygraliśmy. Dobra, to tych trzeba przegonić jeszcze. No i co? Ej, serio, wygraliśmy chyba. A ci mieli ich gonić i też nie idą. No co za gałgany jedne. Dobra, ci ich tu gonią. Ich trzeba chyba z terenu wypędzić, tak mi się wydaje. To wtedy... Ale daliśmy radę. Tych rozbójników też mi tu nie rozwalili. Co za rozbicie? Żadne rozbicie. Atakować już. Ruchy, ruchy. Popatrzcie, nie chcą przyjść, kurde. Biegiem. Nie może być tak, że mnie banda łuczników, słuchajcie, pokona. Atakujemy. Sobie wybrali w lesie. No jednak dobrze jest to rozplanowane. Co, wszystkich mam tam wysłać? A zaraz mi tu pewnie ktoś przylezie, więc... Wolę wszystkich, słuchajcie, tam nie wysyłać. O, bo rozumiem, że jak ich za teren wygonię, to chyba wygram. Albo to na ten czas? 27 dni chyba. Nie wiem, ile mamy czasu jeszcze tej walki. Dalej, gońcie ich. Bo ci się zatrzymują, do was strzelają, a wy macie ich atakować. Już. Ruchy, ruchy. Teraz. Nie wiem, czemu się zatrzymują, słuchajcie. Jak mam być szczery, nie wiem, czemu się
zatrzymują. A ci w lesie, no i zobaczcie, gamonie jedne w lesie zniknęły. Zobaczmy, ten to tam pisze pewnie jakieś głupoty. Nic nie będę O, nie możesz sobie rościć praw. Czyli tu się akt nazwiał. Oni zwiali nazwiał. Dobra. Zwycięstwo. Dobra, stać. Wygraliśmy. To już nie ma co ich tam gonić. Chodźcie już. Wygraliśmy, widzowie. Teraz się zastanawiam, czy za ciosem nie powinniśmy kolejnego terenu zająć. Ale wiecie co? Dobra. Czyli w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy zajmowali ten teren. Eichanau. No trzeba by to jakoś nazwać. Ja myślę, że... myślę, że mógłbym to nazwać, moi drodzy... A co tutaj się dzieje? To są nasi, tak? A, nie wiem skąd oni się tu wzięli, ale... rozwiązanie... Oczywiście naszych żołnierzy zawsze robimy tak, że oni mają biec i później ich rozwiązujemy, bo tak jest to wiele szybciej niż jakbyście zrobili rozwiązanie, ale to taka ciekawostka, moi drodzy. No dobrze, to te wojska w takim razie niech tu zostaną i tu będziemy się w następnym odcinku zagospodarowywali, zastanowimy się, tu pewnie domy jakieś postawimy, a tutaj jakieś tam rzeczy, że tak powiem, fabryczne. Rozbójnicy też już wracajcie, wszyscy tutaj. Czyli wygraliśmy. Daliśmy radę. No, powiem wam szczerze, taktyka... Aha, bo zero, bo to jest tutaj. Pomyślę, jak będziemy w następnym odcinku, słuchajcie, się zajmowali tym... tutaj tą osadą, to pomyślę, jak to nazwać. Póki co jedna nazwa przychodzi mi na myśl, na cześć mojego, no, najbardziej wspierającej mnie osoby. No, więc może nazwiemy to na cześć tej osoby, a może nazwiemy to inaczej. W każdym razie Jukenlandia to jest jedna... osada, no zobaczymy, może też będziemy dalej swoje fronty tutaj i wpływy rozszerzali o kolejną część. Natomiast tu na pewno chciałem się dobrać do tego złoża rudy i myślę, że to będzie dobry plan, jeśli to będzie działało. Jest to dosyć tak tutaj blisko, zobaczymy, bo może wtedy te wszystkie drzewa tu się wyrąbie i to będzie tak jakoś połączone. Zobaczymy, moi drodzy. O, w końcu jakaś rodzina się wprowadziła, bo coś niestety mi poparcie spadło. No co ja poradzę, moi drodzy, no... wszystkiego naraz nie da się robić. Dobra, może ich tych, słuchajcie, z tych gospodarstw tradycyjnie po jednej rodzinie, chociaż szczerze gospodarstwa będą, moi drodzy, rozbierane i będziemy tutaj robili reorganizację, ale to może później, myślę, że w następnym odcinku będziemy tutaj urządzali. Także jak widzicie, akcja się udała. Akcja się udała, rozwiązanie i rozwiązanie. Czyli tu musimy się jak najszybciej za żelazo wziąć, bo nie zawsze będzie nas stać, słuchajcie, na najemników, bo to jest płatne tutaj z tych podatków, musimy tego pilnować, więc na pewno jak najszybciej trzeba by ludzi wprowadzić do naszej tutaj osady, żeby płacili podatki, żeby było z czego tych najemników brać. No ale właśnie, drogi widzu, daj znać w komentarzu, co sądzisz o takim pomyśle, jaki tutaj sobie obrałem. Czyli po pierwsze, żeby w miarę możliwości jednak brać najemników, którzy walczą, a naszym ludziom, jak się da, nie zawracać gitary i niech sobie pracują i rozwijają wioskę. Bo to jest zawsze, wiecie, to parę miesięcy wyrwane, że tak powiem, z życia wioski i może być tak, że nawet tam jedzenia zabraknie, jak oni będą walczyli. Druga rzecz... to jest właśnie mój pomysł, żeby zajmować poszczególne rejony, które będą zajmowały się zupełnie czymś innym, ale głównym rejonem już będzie ten pierwszy Jukenlandia, do którego będziemy, no, będziemy tutaj robili też i fabryki takie konkretne zbrojeniowe, że tak powiem. Nie? Tu na razie nie mamy, jak widzicie, jak możliwości ulepszyć. Zrobiłem te owce, żeby było więcej skór zwierzęcych. No zobaczymy, jak to dalej zainwestujemy, co tu dalej zrobimy, ale to już w następnym odcinku, także drogi widzu, będzie mi bardzo miło już tradycyjnie, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Dziękuję ci, że jesteś, a my możemy się na koniec właśnie przejść. Zobaczcie, jak ładnie się tutaj dymi. Na pole bitwy lepiej nie pójść, bo no wiecie, za dużo tam jest takich czerwonych plam, jeszcze moglibyśmy za to mieć zdjęty film z zarabiania, czy z zasięgów, a po co, po co, po co? Nie po to serduszko w to wkładam, aby
zasięgi były cięte. Także będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak właśnie pomożesz troszeczkę w szerzeniu tych zasięgów i tej serii, zostawiając łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy nawet udostępniając to swoim znajomym, czy ludziom, którzy się interesują tematem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.